zapraszam nas na tydzień. Cześć i czołem. Jest poniedziałek rano. Tak? O tak, zrobię kołtuna. Kołtuna zrobię, powyrywam. Po co jej tyle kudu? Ała! I w pierdziel przy... I dziś na obiad mamy włosy. Są wprost najlepsze. I tak se leżymy, no i marudzimy, bo co tu innego robić, jak pogoda nie rozpieszcza? Nie? No, chyba jest tak. Tam, da-da-dam! Właśnie zdałam końcowy egzamin z fotografii. 91 na 100 correct answers. Muszę przyznać, że było dość trudno z dzieckiem na ręku, z kamieniem w ręku i z piersią na wierzchu, bo oczywiście musiałem w trakcie testu. O właśnie, tak wyglądało nasze egzaminowanie się. Teraz jestem spokojny, ale jak ja darłem ryjka w trakcie... Pokaż, nie darłem się wcale. Znowu będę jęczał. No, ale najważniejsze, że fotografię mam już zaliczoną, a od dzisiejszego wieczora zaczyna mi się kolejny przedmiot social media. I co? Myślicie, że będą uczyć mnie Snapchata? Albo jak używać Facebooka? Kto wymyślił te cholerne zęby? Nie dość, że bolą przy wychodzeniu, bolą przy wypadaniu, bolą przy dziurach, bolą jakich nie ma? Kochanie, coś ci z buzi kapie! Kajutku, jakiś ty uroczy, jakiś z siebie bobas. Oczy to masz chyba po mamie. Takie duże. No i co? I co? I jak ty wyglądasz? No jak ty wyglądasz? Ho, 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 jak ty wyglądasz? Dobra, koniec tego dobrego. Czas się wziąć i ogarnąć. Ja się jeszcze nawet nie czesałam dzisiaj. Spójrz w me oczy niebieskie. Taka była jedna. Co kurwiki w oczach miała? Ciekawe, czy wyglądały we w ten deseń. Melduję posłusznie, że siedzenie w domu z 4-miesięcznym malcem jest dużo cięższe i bardziej wysiłkowe niż siedzenie w okopie. Ale to mnie zastanawia, bo to ja mam co robić? Ćwiczyć? To po co te światełka? Bez sensu. A co to? W czasie deszczu dzieci się nudzą, nie? Słuchajcie, no drugi dzień z rzędu jest taka katastrofa, że... Dzisiaj na muchy poluję ja. Ja im pokażę, kto tu rządzi w tym domu. Pogoda jest taka, że tak naprawdę to tylko wziąć i spać. Chyba sobie zrobię drugą kawę, bo normalnie nie mogę utrzymać powiek. Skąd ty, dzieciaczku, masz tyle energii? Daj mamusi trochę. Daj mamusi trochę. A więc, moi drodzy, co tu dużo mówić? Jestem najpiękniejsza. O, ufajdałam się od loda. O. Podążając za mą radą, pamiętajcie, że co czworo oczu, to nie dwoje. Halo? Daj orzeszka. No nie bądź taki. Orzeszka daj. A wszystko te czarne oczy... O, wyszło. Gdybym ja je miał... No i dobra, no i czas odpalać machinę rozkoszy, bo inaczej nidrydy. Po prostu nidrydy, a zaraz jeszcze mi się zaczynają zajęcia.
Dzisiaj czekają mnie już drugie zajęcia social media i muszę Wam powiedzieć, że to są bardzo ciekawe zajęcia. Można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. A nawet Wam powiem, że temat mnie tak zainteresował, że chyba jeszcze go będę zgłębiać i chyba bym chciała znaleźć jakąś ciekawą pracę właśnie w tej dziedzinie. Myślę, że to by była całkiem miła, przyjemna praca, siedzenie na Facebooku cały dzień. No, oczywiście żartuję, na tym to polega, ale no. Myślę, że mogłabym tak sobie w tym siedzieć. A teraz, o, muszę iść szybko zrobić sobie kawę, ogarnąć Niusia i do szkoły. Tak się dzisiaj uczę, tam gadają. A ja sobie robię pazurki. Taka jestem pilna ucznica. Dzisiaj polecimy sobie w różach, takich jebitnych różach. Tutaj mamy dwa zmieniające kolory, lakierki. Tutaj ten Semilac Electric Pink jest bardzo pink, a tutaj taki pink z fioletem. On się zmienia pod wpływem temperatury. No i dobra, zupa z bobra. Słuchajcie, jak pokombinowałam z tymi wszystkimi różami, co Wam pokazywałam, to wyszła taka niedziela na wsi, że masakra. No więc strzepnęłam wszystkie na ten Electric Pink i dobra, no już mi się nie chciało. Siedziałam przy tych pazurach, tyle czasu straciłam, że... No i dobra, no i będą takie różowe. Trudno, bez żadnych ozdób, żadnych urozmaiceń, tak jak zwykłe. Ale przynajmniej kolorowe, może przyjdzie lato. A tutaj mam niańkę, tam śpi maluszek u góry. Ale wiecie co, normalnie strach się bać na nią patrzeć. Normalnie jak z horrorów czasami. A w ogóle to już jest zaraz w pół do 11, a ja jestem taka głodna, tylko nie wiem, co mam zjeść. Co mam zjeść? Mam na coś ochotę, nie wiem na co. No to zrobiłam sobie jajeczniczkę. O, oko odpadło. Co dzisiaj z tymi oczami się dzieje? Jaki ja już jestem duży? Jaki ja już jestem duży? I rozrabiam i spierdzielam mamie co chwilę? Zaraz będę jadła swój obiadek. Boże, jak ja jestem dzisiaj nieogar, tak mi się nic nie chce. Nawet nic mi się nie chce. To ta pogoda chyba na mnie tak wpływa. Gdzie jest słońce? A w ogóle, i chciałam powiedzieć, że ja pierdzielę, ja już nie oglądam więcej żadnych ulubieńców, żadnego miesiąca, ani żadnych nowości kosmetycznych. Znowu. Wczoraj w desperackim, depresyjnym, przygnębiającym akcie zamówiłam sobie Hourglass. No i przez kogo? Aniu, przez kogo? Co prawda póki co tylko bronzer, ale mam nadzieję, że będzie istna bomba! I że ładnie będzie bronzer. My już się trochę ogarnęliśmy, chociaż muszę przyznać, że było ciężko, bo pan ten tutaj nie chce mnie zostawić nawet na chwilkę. Ale się udało, jako takoś. No, to tyle. To tyle. Idziemy. Słuchajcie, wyszło kawałek słońca. Ja nie wiem, jak to się stało, ale wyszło nam kawałek słoneczka, więc leci. Wyszło nam w końcu jakiś kawałek słoneczka, więc lecimy szybko na dwór, bo nie byliśmy od kilku dni, a Kajuś by chciał nasz paczerek. Jaka grucha! O, Buziulku, mój ty kochany, jaka grucha! Nie? Intensywnie testuję tą pomadkę matową HD z Inglota i muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę fajna. Bardzo. No i dobra. Koniec tego lenistwa. Idziemy podbijać świat. A właściwie tylko budzę. Ale zawsze to coś. Dobra. Och, nie ma to... O, Górek, wracaj. Nie ma to jak relaks na macierzyńskim. Och, uwierzcie mi, cały dzień, ogórek, cały dzień leżę i kisnę, jak te górki. Dzień doberek. Tak właśnie wygląda mama po nieprzespanej nocy. Zaraz pójdziemy się pomalować, co? Ty wyglądasz trochę lepiej, tak mi się wydaje. Siedzimy se. Siedzimy. I szlak nas trafia, bo wyjść nie możemy. Pogoda 9 stopni. Stwierdzam, że to jest ewidentne przegięcie pały i gdzie jest to globalne ocieplenie, jak jest tak zimno, że słuchajcie, ja...
Ja wczoraj z powrotem włączyłam grzejniki. Czerwiec, słuchajcie, dzisiaj jest 3 czerwiec. A ja włączam kaloryfery, no wiecie co? Moim kolejnym wynalazkiem są takie Bounce Energy Ball. Słuchajcie, to są takie kuleczki energetyczne niby. Wyglądają one w środku tak, to jest taki zbitek, zlepek wszystkiego, zależy jaki to jest smak i mają bardzo dużo protein i super zaspokaja głód. Do tego zakupiłam dzisiaj wegetariańską mozzarellę, bo jest taki szał na te wegetariańskie rzeczy, że w sumie czemu nie, też spróbuję. A co? Przepięknie wyglądający, przekolorowy kurczaczek z warzywkami właśnie się robi. A do tego zaraz wstawimy kaszkę jęczmienną i potem połączymy all together zusammen do kupy. Ale będzie obiad! Moje warzywka polałam oczywiście sojową śmietanką, no bo jakby to nie było, jest kurczak, więc musi być wegetariańskie. No i nie może zabraknąć tych moich nieaktywnych drożdży. Już tam jest troszeczkę ich na dnie. Są genialne! A tutaj mamy zostaw! Efekt naszego spaceru. Zaszliśmy sobie do Butza. Znalazłam, zobaczcie, fajnego nudziaka. Jest to lakier do paznokci, który zawiera w swoim składzie wodę kokosową i olej kokosowy. Ma nam super nawilżać paznokietki. Cena jego chyba była około 4,90, o ile się nie mylę. No, zobaczymy. Kolejną rzeczą, którą dorwałam, to jest podkład z L'Oreala Nude Magic Cushion. Słuchajcie, jest teraz w przecenie z 15 na 10. Podkład ma nam dawać glow, ma być nawilżający, jest bardzo lekki. Ja już używałam tester, dlatego skusiłam się na zakup. Bardzo fajnie się wtapia w skórę. Naprawdę, słuchajcie, no tester był rewelacyjny. Zobaczymy, jak będzie się sprawował sam podkład. Bo naprawdę fajnie zachowuje się na twarzy i mimo, że nie lubię podkładów z L'Oreala, to ten jednak mnie do siebie przekonał. Bardzo ładny i fajny pomysł na lato. A korzystając z promocji 3 za 2, wzięłam sobie 2 podkłady, bo jeden pójdzie dla Was na rozdanie. Ja mam oba w kolorku 4 i chyba, jak dobrze pamiętam, to jest Rose Beige, bo w sumie nie jest wcale różowy. Muszę przyznać, że znowu urzekło mnie pudełeczko, jest super świecące, z lustereczkiem. W środku znajduje się taka super milusia gąbeczka i jak tutaj otworzymy i zajrzymy do środeczka, w środeczku mamy taką gąbkę nasączoną podkładem. Wygląda to jak na poczcie panie zawsze maczały paluchy w tym. I kolejnym moim zakupem jest Mega Volume Hippie, nowość z L'Oreala do rzęs, który ma super dodawać objętości. Jestem bardzo ciekawa, jak on się sprawdzi przy Marku Jacobie. No, ciekawa jestem, który wypadnie lepiej. Muszę przyznać, że szczoteczkę mają dość podobną. Jest to szczoteczka, nie jest to silikonowa i całe szczęście, bo ja nie lubię tych silikonowych szczoteczek. No i dobra, myślę, że dziś może nakręcimy szybciutki filmik, szybciutką recenzję, porównanie L'Oreala i Marka Jacobsa. Oczywiście jak mały zbójek pozwoli. Kajuś? Kajuś? Dasz mamie ponagrywać dzisiaj? Tak? Do tego przykleiła mi się do łapek pomadka HD matowa z Revlonu. Powiem Wam, że przyciągnęło mnie bardzo opakowanie. Jest takie fajne tutaj jakby hartowane szkło, jest taka płaska, zupełnie inna niż inne pomadki. Dosyć ciekawa, a zobaczymy jak jej trwałość i czy nie wysusza ust. No fajne, ja lubię takie właśnie inne rzeczy. Słuchajcie, widzicie to oko? Jest jedno pociągnięcie tuszem. Bomba, jestem w szoku. Z dzieckiem na ręku test tuszu. W tym świetle, w lusterku jakoś lepiej to wygląda. Tutaj w ogóle nic nie widać, mi się wydaje. Tusz jest bomba.
Jeszcze tylko dodam, że to jest efekt bez jakichkolwiek zalotek, jedna warstwa, tak po prostu maźnięte, bo ja nie lubię się bawić. Światło jest do chrzanu, ale słuchajcie, rewelacja. Teraz na drugie oko nałożę Marka Jacobsa i zobaczymy, jak te dwa tusze wyglądają koło siebie. No i dobra, mamy Marka na drugim oku, trochę się odbił, bo się kajco wiercił, ale powiem Wam tak, no mała jest różnica. No i będę się tak głupio gapić, ale słuchajcie, no efekt, ja Wam powiem, jest bardzo zbliżony. Mark dalej zostaje moim ulubionym, ale ten nowy tusz z L'Oreala jest świetny. Sprawdzimy teraz jego wytrzymałość, czy się osypuje, czy się nie osypuje i jak się zachowuje. Nałożyłam też ten podkład i powiem Wam, że świetnie się nakłada. Delikatny, średnie krycie, muszę powiedzieć, że zakrył moje naczynka. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał i utrzymywał w ciągu dnia, aczkolwiek tester trzymał się super. No i oczywiście całkiem dobre krycie, niewidoczny na skórze, zakryło moje naczynka. Super, jestem zadowolona. Na razie nałożyłam gąbeczką, aczkolwiek nie jestem do niej przekonana, bo tak naprawdę to trzeba byłoby po każdym użyciu myć, więc ja chyba jednak wolę nakładać palcami, ale zobaczymy, jak się będzie utrzymywał. Słuchajcie, buzia wygląda bardzo zdrowo, mega rozświetlona, a nie błyszczy się jak psu jajca. No i oczywiście opakowanie kocham, jest przepiękne, super błyska z lusterkiem i w ogóle och i ach. Ciekawa jestem, jak to będzie z tą gąbeczką nasączoną podkładem, czy ona nie będzie wysychać, czy ten podkład nie będzie znikał szybciej niż jakby był na przykład w butelce. Na razie jestem bardzo zadowolona, także 2-0 L'Oreal. Jestem mile zaskoczona. Jeżeli chodzi o pomadkę z Revlonu, no to miał być mat. Nie wiem jak Wy, ale ja widzę glow. Może kiedyś zastygnie, czekamy. Powiem Wam tak, zdążyłam przebrać dziecko, przewinąć, a pomadka wciąż się błyszczy. Jest bardzo wyczuwalna na ustach. Buuu. Kojarzy mi się z jakimś lekarstwem na kaszel czy na przeziębienie z dzieciństwa. No ale spójrzcie, no ile można czekać, żeby ona zastygła albo żeby zrobiła się matowa. Pomadka wciąż nie zastyga. Nie wiem, ewidentnie pisze mat, ja tego matu nie widzę. Zapach ma, kojarzy mi się z... Kompletnie do chrzadu jest ten Revlon. Do niczego się nie nadaje, dobrze, że chociaż kolor jest... Ała. Pomadka z Revlonu absolutnie się do niczego nie nadaje, więc jako prawdziwy mężczyzna nie polecam jej używać. No i dobra, no nie wszystko musi być idealne. Pomadka jest do chrzanu, nie polecam. I tak odpicowana idę pielić ogródek. Pa. Tak wygląda pomadka matowa, która w ogóle nie jest matowa. W końcu ona troszeczkę zastygła, zrobiła się satynowa. A tak naprawdę to jej już w ogóle nie ma. Słuchajcie, przy pierwszym zetknięciu się z wodą zniknęła. Dupa. Pierdziele. Idę. Nie będę tu siedział. I to jeszcze z odkurzaczem. No wiecie co? Wstyd. Wstyd, mama. Udało nam się w końcu dotrzeć do ogrodu. Tutaj mam borówki, które będę zaraz sadzić, bo mi kipną. Kwiatuszki. Tutaj mam małego... Tu mam nową podkładkę. Tu mam małego żółwika i cały nowy zestaw. Normalnie jestem podjarana. Patrzcie, wszystko nówka. I trzeba ogarnąć te wszystkie chwosty. O mój Boże. Mission impossible. A w ogóle normalnie prania, jakbym armię w domu miała. A pogoda, no zobaczcie, jakby miało zaraz lunąć. Ale dobrze, że jest chociaż ciepło. Ale jestem DJ Kai.